Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny. W zasadzie będzie kontynuacja tutaj zapachowa, ale to jest odcinek, do którego przygotowywałam się trochę długo. On miał powstać już dawno, dawno temu. Nie udało mi się go zrealizować. No ale w końcu mam perfumy, do których mogę to porównać, a mowa będzie o perfumach pudrowych, między innymi poruszając meteoryty Guerlain. Tak, ja mam tą starą edycję, nie mam tej nowej edycji, niestety tam, gdzie chciałam kupić, jest wykupiona, chciałam koniecznie porównać, ale będziemy się tu odnosić do właśnie tego zapachu. Na moim kanale Fopremiere, zarówno tych nowych tutaj subskrybentów, jak i starych. Gorąco Was pozdrawiam i dziękuję za wszystkie komentarze i mam nadzieję, że Was będzie przybywać, bo naprawdę jest mi bardzo niezmiernie miło, jak nasza community rośnie. Słuchajcie, tak jak wspomniałam, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny, właśnie tutaj o nutach pudrowych. Ja myślę, że takie nuty pudrowe są bardzo przyciągające w perfumeryjnym tutaj świecie i ja zawsze ich poszukuję, więc zostańcie ze mną. Tutaj przeszukałam właśnie internet, co oznacza tutaj dla wszystkich poszukiwaczy perfum słowo pudrowe, bo ono często właśnie pada, kiedy poszukujemy tutaj perfum, ale ciężko to sprecyzować. Ja tu znalazłam taki odpowiednik, że przez pudrowe właśnie perfumy, przez pudrowe takie taką kwintesencję tej pudrowości, to jest, kojarzy nam się też z dzieckiem, tutaj z tym talkiem, z tym pudrem, kiedy opiekujemy się dzieckiem, kojarzy nam się właśnie tutaj z czymś takim, właśnie z takim specyficznym zapachem. Też tutaj znalazłam sobie nuty, które właśnie przywołują w nas i budzą właśnie ten trend i jednocześnie to powonienie właśnie pudrowe, a więc jest to przede wszystkim fiołek, przede wszystkim jest to irys, słuchajcie, jest też wanilia, róża, musk, heliotrop i trochę nuty takie ambrowe. Ja bym się tym zgodziła, aczkolwiek dla mnie zapach pudrowy, jakbym miała tutaj właśnie wytłumaczyć, głównie skupię się i oscyluję wokół właśnie fiołkowo-heliotropowych i irysowych nut, bo one dodają tej kwintesencji, tej pudrowości. I o takich perfumach właśnie będę chciała dzisiaj omówić. One są bardzo kobiece, bardzo nietypowe, bardzo bym powiedziała sensualne i sexy. Także punktem wyjścia będzie oczywiście moje niedoścignione meteoryty Guerlain, które zarówno w odsłonie tutaj perfumeryjnej, jak i makijażowej zbierają zawsze super, słuchajcie, recenzje. I ja sobie przygotowałam takie odpowiedniki, bo zanim Guerlain tutaj wypuściło te perfumy, te nowe, o których nie mam, ale wam pokażę tutaj właśnie w rogu, słuchajcie, o których właśnie wspomniałam w moim poprzednim filmie, jeśli jeszcze go nie obejrzeliście, to serdecznie Was zapraszam. I słuchajcie, w związku z tym, że nie mam tych nowych perfum, ale na pewno o nich wspomnę, pokażę Wam takie odpowiedniki właśnie tych perfum, takiego nietypowego w perfumach meteorytowych, że bardzo dużo właśnie kobiet szuka tego zapachu. Ja powiem Wam, nie chcę tutaj być negatywnie nastawiona, ale wydaje mi się, że ta nowa odsłona nie jest identyczna jak ta, ale mówię, to jest moja opinia po czytaniu nut, tylko wiadomo, że kiedy same niuchniemy, kiedy same tutaj jakby te perfumy na nas przetestujemy, ma to się troszeczkę inaczej. Ale słuchajcie, perfumy meteorytowe, te nowe, bo to takie tylko osobiście mogę znaleźć wiadomości, powstały w 2018, więc wydaje mi się, że tutaj ktoś inny jednak te perfumy stworzył i powtórzył, Thierry Vassel. I głównymi nutami to jest tutaj zielone nuty, jest też jabłko, bergamotka, cassis, oczywiście też ta nuta po środku, czyli jest tu fiołek, róża, mimoza, biały mask,
i takie troszkę drzewne. Więc tutaj widać, że w nucie serca jest fiołek. Ja przypominam dla tych, którzy nie bardzo tutaj interesują się budową perfum, ale oczywiście nuta serca to jest ta kolejna nuta, którą poczujemy po 10 minutach od użycia perfum, a głównie mi na niej zależy. Oczywiście najważniejsza jest nuta głębi i ta nuta głowy, która nas przyciąga, ale nuta głębi to zawsze tak gdzieś między nimi tu piszą po 20 minutach, ale wydaje mi się, że po godzinie dopiero jak ona z naszym pH skóry tutaj pokaże to całe tło. Słuchajcie, i tak jak mówiłam, meteoryty należą właśnie do takich niezwykłych perfum. Ja zawsze oscylowałam i szukałam właśnie takich perfum, które bardzo mi je przypominały i nie mogłam znaleźć właśnie takiego odpowiednika i zajęło mi to dość długo, żeby znaleźć. W końcu, kiedy 2 lata temu odkryłam ten zapach, stwierdziłam, że coś mi jednak w nim brakuje i powiem Wam, że jakoś automatycznie, spontanicznie zawsze szukam takich perfum, które przypominają tą nutę pudrową i zawsze chętnie jakby do nich powracam. I tak właśnie powstał też jakby pomysł na ten odcinek i zaraz Wam przedstawię wszystkie te perfumy, które moim zdaniem dla wszystkich fanek meteorytów właśnie znajdą tu, będą takim pocieszeniem i na pewno chętnie po nie sięgną. Słuchajcie, zanim jeszcze przejdę tutaj właśnie do omawiania tych wszystkich tutaj perfum, które przypominają meteoryty, w końcu udało mi się wygooglać właśnie tą starą wersję, więc ta stara wersja była utworzona w 2000 roku dla wszystkich właśnie tutaj zwolenniczek makijażu meteorytów i tego zapachu właśnie pudru. I słuchajcie, rzeczywiście tam główne noty to jednak był irys, zielone nuty i oczywiście fiołek i heliotrop, czyli one na pewno, słuchajcie, są inne niż ta wersja z 2018, która miała ją zastąpić. No ale tutaj pora skończyć o tych meteorytach. Tak jak mówię, ja mam starą wersję i ona jest na pewno przeterminowana, ale nadal cudnie pachnie. I powiem Wam perfumy, które 2 lata temu właśnie odkryłam, czy nawet 3 lata temu, które stwierdziłam, że są bardzo, bardzo podobne. Jest to edycja Annick Gotal, mam nadzieję, że tak się czyta, La Violette, czyli fiołek. To jest specjalna taka edycja jej kolekcji perfum i słuchajcie, już Wam tu czytam dokładnie, co jest w tej nucie głównej, w tych nutach głównych, tutaj nucie głowy, serca i głębi, czyli osobiście stworzyłam Camille Gotal w 2001 roku, czyli nie tak daleko od wersji tutaj tej pierwszej pudrowej klasycznej meteorytów. I słuchajcie, patrzę sobie na nuty, jest tutaj róża, turecka róża, są zielone też tutaj nuty, takie balsamiczne i oczywiście kompozycja tego fiołka i liści fiołka. Jak tylko ja sobie ją przypomnę, słuchajcie, jak tylko otworzycie butelkę od razu, ona jest przepiękna, słuchajcie, taki flakon trochę pięknie rzeźbiony, tutaj bardzo, bardzo kobiecy, jakby przypominający sylwetkę kobiety. Natomiast, słuchajcie, pierwsza nuta, która otworzymy nawet korek, która nas przyciąga, to są fiołki. Fiołki, które się rozwijają, które są właśnie gdzieś tam na balkonie, w ogrodzie i właśnie te liście fiołkowe. Jednak ja Wam powiem, jeżeli spryskacie te perfumy, ten fiołek jest bardzo dominujący, ale on jest taki świeży. Fiołek w meteorytach jest bardzo, bardzo pudrowy, taki typowo pudrowy właśnie. Ta koncepcja heliotropu z irysem i z fiołkiem jest bardzo dominująca. Ten robi się bardzo taki, ja bym powiedziała, trochę syntetyczny, więc brakowało mi tu właśnie takiego typowego, uwodzicielskiego akcentu meteorytów grał. No i słuchajcie, jak właśnie słyszałam, że oni wypuszczą jednak jakiś odpowiednik, bardzo się cieszyłam. No ale w międzyczasie, zanim oni wypuścili w 2018, zanim ja się o tym dowiedziałam, odkryłam otóż te perfumy. Tutaj słuchajcie, Story Birch. Przez przypadek jest ta opowieść i są te perfumy omówione w innym moim filmie, na który Was serdecznie zapraszam, bo są to perfumy, ja wiem, że to jest
kreatorka głównie ubrań, toreb, butów, ale ona ma bardzo ciekawe perfumy. I słuchajcie, to jest taki bardzo pudrowy, bardzo świeży, piękny zapach właśnie z kwintesencją tu fijołków. I słuchajcie, w jego nutach tutaj głównych, ja sobie już szukam, tak, on jest określany właśnie, bardzo pudrowy, z lawendą, fijołkiem, aromatycznym irysem i z tymi nutami wanilii i świeżości. I słuchajcie, on powstał w 2017, ale on jest bardzo przepiękny i bardzo kobiecy. Ja bym powiedziała, jest troszeczkę bardziej rześki niż klasyczne Meteorite, ale wydaje mi się, że tą pudrowość syntetyczną, którą macie tutaj jest od Annie Guetal, jest zupełnie idąca w inną stronę. Natomiast tutaj Tory Burch jest dla mnie bardziej uwodzicielska i bardziej nawet widziała klasyczna i właśnie tutaj na wiosnę i możecie ją nawet używać lat. Tutaj planuję też odcinek, taki trochę distraction od filmu, właśnie o meteorytach i całej mojej kolekcji. Zobaczcie, jedna z kolekcji właśnie tutaj na Christmas, przepięknym właśnie takim pudełeczku, ola bombka, ale ja Wam pokażę w specjalnym odcinku, czyli dla zwolenników też tutaj makijażu i właśnie gerleu. Ja na pewno Wam pokażę całą tą odsłonę. No ale tu wracając już do perfum, kolejną odsłoną, bardzo podobną, może nie podobną, ale właśnie taką pudrową, i są moje ulubione Jo Malone, bardzo trwałe, bardzo nietypowe, ja bym powiedziała, na Jo Malone perfumy właśnie Iris and Lady Moor. To jest woda kolońska, słuchajcie, ona bardzo, bardzo trwała. Ja mam specjalny odcinek, taki przegląd perfum tu Jo Malone, serdecznie Was zapraszam, jeżeli lubicie takie nietypowe inne perfumy, które należą do takich ekskluzywnych, luksusowych perfum, to serdecznie Was zapraszam. No ale tu wracając właśnie do omówienia tego zapachu, słuchajcie, on został stworzony, już Wam mówię, w 2012, nosem był Christine Nagel albo Nigel, bo to różnie, jeżeli po angielsku będziemy Nigel pewnie czytać. I słuchajcie, jest to zapach trochę drzewny, taki bym powiedziała drzewnoziemski, i brakowało mi tu tego słowa, ale wszystko, całą kwintesencją jest właśnie irys, jest to kombinacja właśnie geranium, pudrowości irysa i vetiveru, czyli coś, co ja właśnie lubię najbardziej, bo wiecie, że ja uwielbiam tą Fora vetiver i Grey vetiver polecam niemal każdemu, bo uważam, że jest uniseksem, ale te perfumy, słuchajcie, jak tylko otworzycie, one dają Wam taką zimistość, ale kwintesencją właśnie tym głównym akcentem będzie tutaj irys. Jest troszkę tego geranium i słuchajcie, on jest najbardziej taki wibrujący, rześki, a jednocześnie głębszy i bardzo klasyczny, więc ktoś, kto lubi właśnie tutaj nuty te pudrowe, irysowe, ale chce troszkę zaznaczyć ten puzzle, taką właśnie tą stronę spicy, tą drzewną, tą ziemistą, taką mega inną, wyróżniającą się, to ja polecam Jo Malone właśnie Iris and Lady Moor. Uważam, że to są jedne z perfum, które trzymają się bardzo, bardzo długo, są przepiękne i naprawdę bardzo, bym powiedziała, koneser. Podsumowując dzisiejszy odcinek, wszystkich zwolenników właśnie pudrowości, tej niesamowitej, bo ja myślę, że to są perfumy, które naprawdę przyciągają bardzo duże rzesze kobiet i kobiety szukają jakby tak automatycznie takich selektywnych perfum, to jeżeli szukacie właśnie, ja sobie tu przyknęłam, idealnej pudrowości fijołków, to oczywiście spróbujcie może znaleźć, powąchać, albo nawet kupić tą wersję nową. Ja zrobię update tego odcinka na pewno, jak tylko je dostanę. Natomiast one są bardzo nietypowe i powiem Wam, jeżeli szukacie typowej głębi fijołka, coś, takie wariacje fijołkowe, bardzo syntetyczne, to polecam Wam właśnie Annie Guetal La Violette. Jeśli szukacie bardziej świeżego właśnie teraz tak na wiosnę, lato, to na pewno Tory Burch perfumy będą niezastąpione, bo one są bardzo świeżą wariacją na temat tej lawendy fijołka. Jeżeli szukacie bardziej klasycznej, nietypowej i takiej ziemistej z pazurem,
odsłony, to polecam Was tą wodę kolońską Jo Malone Iris and Lady Moor. I to na dzisiaj by było wszystko. Ja Wam chciałam jeszcze pokazać takie perfumy, od których moja miłość do Annick Gettal się zaczęła. To jest Mandragora. Ja chciałam je znaleźć, powiem Wam, zaraz na początku dostałam taką właśnie super próbkę dużą, 10 ml. Ją złożyłam, one są bardzo świeże, cytrusowe, ale takie inne. Bardzo też sexy i uwodzące. I nie mogę dostać, właśnie nie wiem, czy ona przestała produkować, czy nie, ale dowiem się i też koniecznie chciałabym Wam dla osób, które lubią takie koneserskie, nietypowe zapachy właśnie pokazać. I to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Więc koniecznie zostawcie tu łapki w górę i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji i komentowania. Bardzo się z każdego komentarza cieszę i miło, że właśnie tworzymy taką super community. A i planuję też oczywiście odcinki dla tych, co tęsknią z odcinkami tutaj makijażowymi. Będzie też porównanie tutaj pudrów. Ten puder jeden mam właśnie, to jest Diora. Chciałam go porównać z innym luksusowym tutaj kosmetykiem i będzie też odcinek specjalny, słuchajcie. Tutaj będzie o takich nietypowych odsłonach perfum, bo widzę, że Wam się to też podoba. O właśnie takich kobiecych, sexy perfumach w pięknych butelkach, ale to już niedługo. I to będzie taki odcinek specjalny. Dziękuję serdecznie i zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia, pa, pa.